Podatki, podatki. Trzeba płacić podatki, proszę Państwa. Podatki. Świat zatrudniania w sposób dziwny, czy angażowania ludzi w sposób dziwny, też wymaga po prostu po tych paru latach, a toczy się dyskusja już parę lat, pewnego uporządkowania i jednak zachęcania obu stron, i pracodawców, i pracowników do tego, żeby podchodzili do tego poważnie. Choć muszę powiedzieć, że znam wiele osób, które pracowników, naprawdę jestem zdziwiony w porównaniu do mojego podejścia, kiedy byłem w ich wieku, które nie za bardzo zabiegają o to, żeby mieć wszystkie takie formalne rzeczy uporządkowane, i to też wymaga pewnej nauki, pewnej świadomości obu stron, i pracowników, i pracodawców, że to leży po prostu porządkowanie, cywilizowanie w dobrze pojętym interesie, ale nie wolno przesadzić, bo są pewne miejsca, które wyolbrzymił nieco ten problem, bo przecież tu chodzi o zawarcie umowy o pracę, oczywiście. Celowo, ale też tutaj dlatego, co powiedział pan prezes Pietraszkiewicz, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego na przykład część pracowników nie zabiega o uregulowanie formalne? No dlatego, że u nas obciążenia te pozapłacowe, prawda, są tak wielkie, że pracownik woli ich nie ponosić i więcej dostać, że tak powiem. To jest właśnie obszar do przedyskutowania, jak w takich sprawach podchodzić. Kończąc ten wątek nowelizacji kodeksu pracy, niewielkiej, ale mającej na celu wyeliminowanie tych oszustw, które są, czy szarej strefy, oszukiwania inspekcji pracy i tak dalej, to jeszcze tylko chciałem dodać tu coś właśnie specjalnie do pana prezesa Renderskiego. Bezrobotny mężczyzna, który naprawiał sąsiadom samochody w zamian za jedzenie, powinien założyć działalność gospodarczą i płacić podatek jak przedsiębiorca. Uznali kontrolerzy z Urzędu Skarbowego. Przesłuchali 17 świadków. Odkryli, że od rybaka, któremu wymienił olej w samochodzie, mężczyzna dostał 10 kg flonder. A od rolnika, któremu naprawił świece i wymienił klocki hamulcowe, 15 kg ziemniaków i 30 jajek. Urzędnicy oszacowali mechanikowi dochód i naliczyli podatek. Dopiero sąd uznał, że ingerencja fiskalna państwa w codzienne życie musi mieć swoje granice. To jest dzisiejszy czołowy artykuł Rzeczpospolitej. No tak, i to zabawne, ale chyba nie jest zabawne. I to potwierdza, no to nie jest absolutnie zabawne, to potwierdza fakt, że mój przykład z panem odpierania grządek może się urzeczywistnić, prawda? Jako komentarz do tego, co pan powiedział, to bardzo mnie to zasmuciło, bo ja bardzo poważnie potraktowałem zapewnienia nowej administracji, że będzie walka z szarą strefą w podatkową, prawda? Czyli z tymi, którzy unikają płacenia VAT-u i CIT-u w szczególności. No a idzie amunicja na tego typu rzeczy, przeszkoda pracy tych urzędników, kosztów sądowych, stawania w sądzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No przecież odrobina zdrowego rozsądku powinna powiedzieć, że temu panu wbierzcie te swoje 10 kilo flonder, prawda, zjedz smacznego i zapomnijmy, bo wartość tego jest minimalna. Bardzo trudno zdrowy rozsądek zapisać w ustawie. Stanął na wysokości zadania i wprowadził do tego postępowania odrobinę takiego racjonalnego podejścia. Też to jest oznaka, że w Polsce właśnie funkcjonuje część pewnej gospodarki, no ona przecież ma charakter prawie że wymienny, bo 10 kg czy 20 kg ziemniaków za taką pracę jest część takiej gospodarki w Polsce i ona będzie w każdym kraju. Natomiast trzeba zachować tutaj zdrowy rozsądek i część osób ma problemy przecież, przypamiętajmy, z pisaniem, ze zdrowiem, więc świadczy tego typu usługi za drobne jakieś tam No to jest jakiś transport, wymienił panu koło, bo by pan poprosił mnie o to i powiedział mi tylko dziękuję, to co, to też bym musiał działalność zrobić? No, nie, zgadzam się z panem. Nie przesadzajmy. I sąd stanął na wysokości zadania i moim zdaniem to dobrze. Ale do sądu nie powinno dochodzić nawet. Nie powinno dochodzić do spraw sądowych. Nie powinno dochodzić, to zawsze mówili świadkowie Jehowy, że świadkowie Jehowy nie chodzili nigdy po sądach, a że to do sądu nie powinno dotrzeć, a że dociera. Lubartowa.
Marku Bartów, witamy serdecznie. Tutaj biuro poselskie profesora Krzysztofa. Bo tylko cała Polska się kompromituje. W godzinach od 10 do 13. W każdy poniedziałek od 10 do 13 taka pomoc w biurze, przy biurze poselskim profesora Krzysztofa Szulowskiego w Lubartowie, powtarzam, ulica Legionów, siedziba Solidarności. I kolejne informacje to Lesko. Witam serdecznie słuchaczy w Lesku. W Lesku po uprzednim kontakcie telefonicznym z panią Anną, a więc telefon 607. Czyli widzicie państwo, dopiero dociera do ludzi, co to znaczy taka chciwość i pazerność. Nie wiem, jak to ta linia Mysia by teraz powiedziała, czy żydowska, czy nie żydowska, ale fakt faktem, że z Anglo-Ameryki Białystok przepędzili Żydów do Łodzi, a i tam padalsze przez Warszawę. No i Anna Romanowicz napisała kabaret Białystok miłości moja, a ja Giwałt zwiedziłam świat wszerz w poprzek wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest Łódź. No już, Łódź. U księżyca rodzinu przy ulicy Przybyszewskiego. Równocześnie po mszy będzie można też mieć pomoc w wypełnianiu PIT-u, chodzi o ten 1%. Tak, dziękujemy pięknie pani Janino, tak, za tę informację. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Z Panem Bogiem. I proszę państwa, kolejny adres. Szukam tych miejscowości, które jeszcze nie były wymieniane. I tu proszę o uwagę mieszkańców Łodzi, tym razem Łódź Julianów. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Zgierskiej 123. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Zgierska 123, Łódź Julianów. W środę w godzinach od 15 do 17 przy kancelarii parafialnej działa taki punkt, a także pod numerem telefonu do pana Andrzeja można się w tej sprawie kontaktować. Telefon 602-424-466. Prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam pięknie. Moje nazwisko Jadwiga Noga. Ja zgłaszałam swoją chęć rozliczania i chyba czytacie tam raz kiedyś, ale ja swojego ogłoszenia osobiście nie słyszałam przez radio, więc chciałam tylko przypomnieć, że ja przez telefon rozliczam też właśnie, bo to już któryś tam rok robię i tak mało mam telefonów w tej chwili, dlatego tak chciałam sprawdzić, czy tam jest zapisane, że jaka miejscowość? Nowogród Bobrzański. Nowogród Bobrzański. Tak. Pani Jadwigo, proszę powtórzyć swój numer telefonu, a ja za chwilę sprawdzę, dobrze? Czy mamy 530 195 519. Dobrze. 530 195 519. Nowogród Bobrzański. Za chwilę sprawdzę. A jeśli nie będzie wpisane, to dopiszemy do listy. Serdecznie Bóg zapłać. Serdecznie Bóg zapłać. Pozdrawiamy gorąco. Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Tak, słucham uprzejmie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Cię witam. Teraz i zawsze witam. Za dwa razy linku w Londynie. Witam. Chciałabym powiadomić, że już w tą niedzielę, już 6 marca, w kościele Najświętszy Marii Panny Matki Kościoła na Imieniu o godzinie 11.30 będzie sprawowana msza święta za Radio Maria, Telewizję z Wami i Ojczyznę. Po mszy świętej odbędzie się spotkanie przyjaciół Radia Maria w sali błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Również w tym dniu w sali Windsor Hall cały dzień będzie czynne stoisko Radia Maria. Na mszę świętą spotkanie
Listowisko serdecznie zapraszamy. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy pięknie Pani Barbaro. My również gorąco pozdrawiamy Panią i wszystkich naszych rodaków w Londynie i w Anglii. Wszystkich naszych rodaków, którzy przebywają, są poza terenem Polski. Łączymy się z Wami myślą, sercem i duchem. Ze stresem. Czyli można by było zastosować albo zrealizować taki eksperyment przez 3 tygodnie bądź też 2, codziennie mówić osobom, z którymi się pracuje, z uśmiechem dzień dobry, takie życzliwe dzień dobry z pozytywnym nastawieniem i zobaczyć, jak to będzie pracowało. Tak, myślę o tym też, że fajnie, że Pani powiedziała o tym, że z uśmiechem, bo rzeczywiście niewerbalna komunikacja ma też ogromne znaczenie i to nie tylko chodzi o to, co my mówimy, ale też o to, w jaki sposób w tym kontakcie się odnosimy do drugiej osoby, co wyraża się właśnie w mimice naszej twarzy, ale nawet w tym, jaką postawę ciała. Obopólne. Proszę Państwa, my tu na nic nie musimy czekać, nic nie musimy wymuszać, bo nie możemy oczekiwać, że ktoś odpowie tym samym, że jeżeli my z uśmiechem dzień dobry, do niego to on też. To niekoniecznie tak musi być i my o tym wiemy, że tak nawet nie będzie. Jestem Jarosławem Kaczyńskim, ale oprócz tego, że... Radia Maryja, parafia świętego Jacka w czwartki od 16 do 17.30 takiej pomocy udziela. Kontakt telefoniczny do pana Lecha 504 195 060 504 195 060, bo to zawsze dobrze, proszę Państwa, najpierw telefonicznie się umówić, aby nie tracić czasu niepotrzebnie, czy po prostu wtedy już takie spotkanie umówione telefonicznie jest pewne. A więc gorąco, gorąco zachęcamy do korzystania z tych punktów pomocy. Mamy nadzieję, że dzięki temu nie będą Państwo mieli większych problemów z zadysponowaniem właśnie swojej woli i z wypełnieniem tego szpitu. Także wiecie Pani, tramwaje, także jeździłam dzisiaj też tramwajem, bo na poczcie przy Waszyngtona odebrałam przesyłkę, potem przejechałam się do Ronda Wiatraczna, tam patrzę się na ten uniwersam, jakie resztki, jakie kikuty, jakie budy, no, że Warszawa to budy, no już po uniwersamie nic, ale pięknie wygląda Dom Słowa Bożego, w którym kiedyś takie siostry białe urzędowały, dawno już ich nie ma, są na Pobożańskiej, ale one tam miały szpitalik tutaj przy uniwersamie, po drugiej stronie miały, opiekowały się, gotowały jeść ludziom, a teraz nie ma ani tych sióstr, ani Słowa Bożego, tylko pozostał napis. A tutaj ten Głogowski codziennie kracze, Głogowski codziennie gdacze. Dosyć tego. Także Królestwo Boże dopiero przyniesie jakiś efekt, skutek pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Ale ponieważ świat diabli drwi sobie z Jezusa Chrystusa i ze świętych Jego sług, to cóż my możemy zrobić? Także my nic nie chcemy zrobić, widzicie, tak? Ksiądz biskup Marek Solarczyk. Trochę zmian. Nie, ale to wiesz, to naprawdę może kogoś denerwować. Ja czekam, aż ta audycja przeminie, żeby ten Głogowski nie gadał, a tu ci Głogowski gadał. Także to, co Państwo dzisiaj słyszeliście o tych jajkach, o tych ziemniakach, że facetowi taką karę wlepili, że no wyjść z tego nie mógł. Ale o ile wiadomo,
że Warszawa to taka jest, że lubią, tak? Jak ktoś umrze, cieszą się, jak komuś haracze nałożą, się cieszą, bo to wiecie Państwo, zawsze mniej jest do stołu chętnych. Nawet Warszawa czy Polska w ogóle tutaj nie przyjmie żadnych uchodźców, no bo Polacy nie umieliby się umieć podzielić. No jest bieda. Polska jest zawsze biedna, chociaż jak się przyłączyła do Unii Europejskiej, to Unia Europejska liczyła, że no ale tylko można udawać tu w Polsce Amerykanina, Hiszpana, Francuza, Japończyka, Wietnamczyka i tych różnych Anglików też bogaczy, ale niestety Polska pod Bałtykiem jest taka, jaka jest i ona, a jak ta linia Mysia, a jak to średniowiecze się utwierdza, wraca, no to inna nie będzie i trzeba się teraz przystosować, po kościołach łazić. Miliardów kary rocznie w kolejnych grozi latach nam płacenie innym za to, że my sobie zafundujemy korzystanie z energetyki odnawialnej poprzez jej import. To byłby duży błąd i stąd moja prośba do przedstawicieli rządu, ale także samorządów, do posłów, zbudujmy wokół tego porozumienie, niech to będzie sukcesem naszym polskim, a nie po prostu porażką. Można to zrobić. Z tymi porozumieniami w Polsce to ostatnio bardzo trudne. Nie, wokół tej sprawy naprawdę samorządy, mam nadzieję, najlepiej zadecydują. To najbardziej zaradne i mądre, już dojrzałe, podejmą mądre decyzje. Dobrze, to mamy kolejne zdziwienie. Pan profesor Renderski, dziwił się już pan? No, ja z kolei wrócę do energetyki tradycyjnej. Energetyki. Po prostu na moje największe zdumienie. Tu się nie ma co dziwić, tylko po prostu budzi to, co się dzieje. Kraj dziadowski, no, co tu się dziwić. Białe górnictwo, a w szczególności... Ciągle te podatki, ciągle coś chcą. W naszym gigancie węglowym, od ciebie 5200, od ciebie 5200, tysięcy. Racjonalnego rozwiązania. I tutaj mamy taką sytuację, że z jednej strony kolejne zarządy, prawda, i to nie tylko w tej spółce, ale w innych, no, przedstawiają jakieś racjonalne próby rozwiązania sytuacji, bardzo trudnej sytuacji sektora węglowego, która wynika z wieloletnich zaniedbań z jednej strony i z dekoniunktury, jaka na tym rynku panuje w tej chwili. No i niestety jest tak, że bez znaczącej redukcji kosztów nic się nie da zrobić. No, chyba że się czarodziejem, ale na razie jeszcze taki czarodziej się nie zgłosił do żadnej kopalni, więc trzeba redukować koszty, co narusza nabyte prawa pracownicze i na które właśnie reprezentacja pracowników zgodzić się za nic nie chce. I to jest z jednej strony szermowanie bardzo populistycznymi takimi przez tych trybunów związkowych hasłami, prawda, które nijak nie mają się do ekonomii. To zupełnie jest rozmowa dwoma językami o dwóch różnych rzeczach, natomiast kolejni dobrzy menedżerowie zostają eliminowani z tej gry. Tamci zostają, jakoś tam, jak widać, nie ma takich mechanizmów eliminacji i to mnie bardzo i martwi, i dziwi. I w związku z tym tutaj oczywiście w formie żartu jeden z publicystów Rzeczpospolitej przedstawił taką propozycję, że może by sprzedać związkom zawodowym te kopalnie za złotówkę, żeby oni zaczęli tym zarządzać, bo de facto zarządzają, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności, bo jak się blokuje racjonalne rozwiązania ekonomiczne, to też się zarządza. Psucie takie też jest zarządzanie, uniemożliwianie wyjścia z tego pasma. Oczywiście do tego nie dojdzie, ale po prostu widać coraz bardziej, że jesteśmy w głębokim pinczu, dla którego ja nie widzę specjalnie racjonalnego rozwiązania. W piątek ma być jakieś kolejne spotkanie z taką szansą. Ja chciałbym skorzystać z tej okazji. Ja myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla rządu, ale także dla związków zawodowych i tutaj wydaje mi się, że związki zawodowe muszą podejść do tego bardziej elastycznie. To jest problem nie tylko Polski, to jest problem wielu innych krajów. I muszę też powiedzieć, proszę Państwa, kiedy była sytuacja spowolnienia czy recesji w 98-2002, ja przypomnę, myśmy w polskich instytucjach finansowych musieli niestety nie tylko zatrzymać wynagrodzenia, ale zwolnić ponad 27 tysięcy osób w ciągu kilku lat. Tutaj nie ma potrzeby być może do tak radykalnych działań, ale pewne, tak jak pan prezes Arendarski powiedział, pewne działania restrukturyzacyjne minimalne, żeby to się spięło, są niezbędne.
To jest po prostu konieczne. Trzeba w tym wysiłku po prostu trochę ustąpić. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG. Kończymy krótko powrotem do tematu, o którym dyskutowaliśmy w części drugiej, czyli kontroli. Pani Aneta, nasza słuchaczka, pisze tak. Jako osoba praktykująca działalność gospodarczą, chciałam potwierdzić, mam dużo takich kontrolujących niebrak. Sama mam doświadczenia z niedoliczonym podatkiem naliczonym. I sprawa skończyła się w sądzie. Kontrola była z UKS, czyli Urzędu Kontroli Skarbowej, więc wydawało się, że to trochę bardziej kompetentni, rozumni ludzie. Niestety dwie instancje i mam wyrok uniewinniający, podkreślam, VAT naliczony od zakupów. I tak jeszcze pewnie będziemy mieli wiele takich sygnałów i głosów. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy panią Anetę. Państwu dziękuję, naszym gościom w studiu, pani profesor Hanna Kuzińska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo pani profesor. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie prezesie. I pan dr Andrzej Randalski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Również bardzo dziękuję. Dziękuję. To był magazyn EKG. Wydawcą dzisiejszej audycji był Tomasz Kupka. Realizował ją Adam Maciejewski. Także bardzo dziękuję. Czas na informacje. Po informacjach audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Maciej Głogowski, do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokfm, tokfm.pl, / pobierz. Reklama. Plan zakupy? Między zamki. Charaktery. Owego i w okresowych trudnościach. Na siebie dziękuję za spotkanie i miłego dnia życzę państwu. Do usłyszenia. Jagravis, Herbapol Lublin S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ekstra spazmina to lek, a nie suplement diety. O różnicę zapytaj farmaceutę. Radio Złote Przeboje. Muzyka, która jest z tobą wszędzie. Kończ, 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 dziaduwo. Smutasów nie lubimy. My lubimy to, żeby puenta była pozytywna, to, że Pismo Święte jest pozytywne, że Pismo Święte nie jest średniowieczne, Pismo Święte nie jest narzekające, a tu istoty wciąż coś chcące. To coś chce, ten coś chce, ta wciąż coś chce, każdy wciąż coś chce. Także wiecie państwo, żebracy, żebracy, żebracznica. I państwo zobaczą, nie ma nic pozytywnego w takiej piosence, ani w jednej, ani w drugiej. Obrzydliwe, obrzydliwe, obrzydliwe. Da się okiełznać teren normalizacji, jak zachowa się opozycja, a także bicie w robocie. Polak lubi twardą rękę. Obrzydliwe. Rozmowa na 90-lecie z Andrzejem Wajdą o filmach i Polsce. Eugeniusz Bodo, powrót Amanta, polityka już w sprzedaży. Na początek tygodnia w Kauflandzie bułka z dynią tylko 69 groszy. 69 groszy. Serek czekoladowy Danio od Danona 4-pak. Jedynie 3,99. 3,99. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Reklama. Wszystko obróciło się przeciwko Warszawie, przeciwko warszawiankom, no bo i ta Anita, i te o Alinie Lasota z Litwy, a że baba dziad, ona sobie pojechała na Litwę i zbiera pieniądze, haracze, ze swojego mieszkania, to jest jej mieszkanie, no i co? Wniosek projektu opinii Komisji Weneckiej do mediów był niefortunnym zdarzeniem, pisze w liście do Rady Europy szef polskiego MSZ-u. Reporterka TOK FM zbiera w Sejmie komentarze w tej sprawie. Oferty last minute coraz mniej popularne. Tracą w tej chwili Egipt, Tunezja i Turcja. 100 dni zostało do rozpoczęcia Euro 2016 we Francji. Witold Waszczykowski pisze list do Rady Europy. Żali się w nim, że projekt opinii Komisji Weneckiej dotyczący Trybunału Konstytucyjnego trafił w ręce dziennikarzy. Ma to zdaniem szefa dyplomacji wpłynąć na zaufanie między Polską a Radą Europy. W Sejmie jest Karolina Lewicka. Witaj, Karolina. Powiedz, jak te zarzuty komentują politycy? Politycy PiS nabrali wody w usta. Nawet minister Paweł Szefernaker, którego chciałam o list zapytać, salwował się ucieczką korytarzem marszałkowskim. Czego to?
pan nie chce w ogóle skomentować tego listu ministra Waszczykowskiego? O kontakt z rzecznikiem rządu. Ale panie pośle, proszę. Przecież pan jest ministrem w kancelarii, panie premier. Proszę o kontakt z rzecznikiem rządu. To jakieś kompromitujące chyba dla rządu. Nie jest kompromitujące, bardzo proszę o kontakt z rzecznikiem rządu. Od opozycji z kolei usłyszałam, że oto duch Czechowa unosi się nad resortem dyplomacji, bo i śmieszno, i straszno, choćby ten zabawny zarzut o przeciek, mówi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dokumenty, które przygotowują instytucje europejskie, tak samo jak instytucje krajowe, są dostępne. To nie ma tajnej działalności. Przypomnijmy, że to sam Waszczykowski poprosił Komisję Wenecką o opinię. Ostatnio, kiedy jej projekt negatywny dla PiS trafił na rządowe dziennikarskie biurka, stwierdził, że był to z jego strony błąd. Dziękujemy. Komentarze w Sejmie zbiera Karolina Lewicka. Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wyzwał władze szpitala w Dąbrowie Górniczej, by w ciągu 14 dni ponownie uruchomiły oddział intensywnej terapii. Jeśli do tego czasu dyrektor placówki nie znajdzie chętnych do pracy internistów, NFZ przestanie finansować szpitalny oddział ratunkowy. Daria Klizastelki. Dyrektor szpitala zamknięcie oddziału chorób wewnętrznych na początku lutego tłumaczył problemami z obsadą. Miał miesiąc czasu na zatrudnienie lekarzy. Zapewniał, że do marca specjalistów znajdzie, ale 1 marca przysłał faks, w którym poinformował, że oddział dalej nie działa. Tłumaczy rzeczniczka Śląskiego Oddziału Funduszu Małgorzata Doros. Nie może istnieć w ramach umowy z NFZ szpitalny oddział ratunkowy, jeżeli szpital w swojej strukturze nie ma oddziału chorób wewnętrznych. Szpital w Dąbrowie Górniczej od stycznia do czerwca na SOR i oddział intensywnej terapii miał otrzymać blisko 5 milionów złotych. Pieniądze, które były przekazywane na rzecz szpitala w Dąbrowie Górniczej, będą one rozdysponowane na te szpitale, które przyjęły opiekę nad pacjentami z tego rejonu. Na tę chwilę wzywamy szpital do wznowienia działalności. Dyrektor szpitala w piśmie do NFZ napisał, że na uzupełnienie kadry potrzebuje jeszcze 5 miesięcy. Skadowik Darek zastępił. Toka pan. Na biurko premier Beaty Szydło trafi dziś list podpisany przez kilkuset mieszkańców Puszczy Białowieskiej. Domagają się w nim ograniczenia wycinek, ale nie tylko, mówi Ewa Stepaniuk, jedna z inicjatorek powstania listu. Obserwując regularne próby zwiększenia pozyskania drewna przez lasy państwowe, dochodzimy do wniosku, że jedynym rozwiązaniem gwarantującym stabilną ochronę puszczy jest poszerzenie Parku Narodowego na cały jej obszar. List ma być też odpowiedzią na działania lokalnych samorządowców, na których często powołuje się minister środowiska, przekonując do zwiększenia wycinek w tym ostatnim już nizinnym lesie naturalnym na świecie. Co zrobić, żeby wakacyjny urlop nie zamienił się w koszmar przez złodzieja czy bandytę i gdzie w tym roku wyjechać na wakacje, by było bezpiecznie? Odpowiedź na te pytania zna reporter TOK FM Darek Zalewski. Wcale nie pojawiają się one zbyt wcześnie, bo w biurach podróży trwa właśnie szczyt sprzedaży wyjazdów wakacyjnych. A im wcześniej, tym taniej, przekonywał mnie Paweł. A dlaczego takie gadanie baranie przez złodzieja czy przez bandytę? Przecież to są same szajki, to są mafie, nikt w pojedynkę nie działa, bo nawet by nie dał rady. To już na przykładzie nawet Jezusa Chrystusa mówiłyśmy tym Żydkom, wyjaśniałyśmy, że to kiedyś tak było modne, łatwo było kogoś chwycić, bo nie było kamer, nie było nic, chwycić Jezusa, a żeś ty diabłem, a żeś ty pijakiem, a żeś ty Belzebubem, a żeś ty niemoralny, bo z Magdaleną rozmawiasz, a to nieuczciwe, a żeś ty złodziejem, a żeś ty łajdakiem i Bóg go napal, no bo napal rzucić to nie byle kogo. Także proszę państwa, i o innych rzeczach też tutaj mówiłyśmy w naszym radiu, to FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, a oni, te Żydki wciąż, pomimo, że jest jeszcze linia Mysia, przesilają na Hama oczywiście, mówią o jakimś takim, ja nie wiem, czy może jakiś Jezus Chrystus, enty złodziej, bandyta, jej by chciał zabrać jej skarby i bogactwa. No to właśnie Jezus mówił, że złodziej ci zabierze, robak ci zeżre, zabiorą ci wszyscy. Tydzień później selekcjoner poda nazwiska piłkarzy, których zabierze ze sobą do Francji. Najintensywniejszym miesiącem dla naszej drużyny będzie oczywiście czerwiec. Już 1 zmierzymy się w sparingu w Gdańsku z Holendrami, a 6 naszym rywalem będzie Litwa, z którą zagramy w Krakowie. Dzień później Polacy wylecą do Francji, a 12 czerwca zagramy pierwszy mecz turnieju z Irlandią Północną. Kamil Gapiński, TOK FM. Pogoda. Dziś sporo chmur w całym kraju, najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie i tam bez deszczu, poza tym przelotny słabo. A się dnia na termometrach w Białymstoku 2 stopnie, w Warszawie, Łodzi i Toruniu 3, w Trójmieście, Poznaniu, Kielcach, Lublinie 4 stopnie, w Katowicach i Szczecinie 5, a we Wrocławiu i w Krakowie 6 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Thank you.
Kiszka, program Owczarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studio goście pan Marek Grzybowski, znawca koni i wieloletni organizator aukcji w Janowie Podlaskim. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, dzień dobry. W studio także pan Michał Wierusz-Kowalski, redaktor naczelny kwartalnika Hodowca i Jeździec. Orbiałysta, tak? Dzień dobry. Pan Marek Grzybowski aukcję prowadził jeszcze chyba, nie wiem, za Mieszka pierwszego. Może nie tak dawno, ale w każdym bądź razie z aukcją w Janowie Podlaskim jestem związany od samego początku, od lat 70. aż do roku 2000. Myślę, że kiedy mówimy o koniach arabskich, no warto sobie zadać takie pytanie, skąd właściwie w Polsce hoduje się i dlaczego w Polsce hoduje się najlepsze na świecie konie arabskie. Przecież nie ma u nas ani takiego klimatu, jaki konie arabskie właściwie wymagają. Nie ma takich pieniędzy, które zostały wpakowane w wiele dużych, bardzo ogromnych stadnin arabskich na świecie. A jednak ciągle ta polska hodowla jest uznawana za najlepszą na świecie, najwyższe trofea, mistrzostwa świata, czempionaty świata, czempionaty Europy. No skąd to się właściwie wzięło? No, odpowiedź jest bardzo prosta. To jest wieloletni program hodowlany stadnin państwowych. Gdyby nie stadniny państwowe, to tego sukcesu by nie było. I kiedy mówimy o stadninach państwowych, to są pokolenia hodowców, pokolenia koni, wieloletni program hodowlany, stąd też ten sukces, prawda? Można też sobie postawić następne pytanie. Czy byłoby możliwe, żeby w Polsce również inne rasy koni osiągnęły taki poziom jak hodowla koni arabskich? I odpowiedź jest prosta. Mogłyby stadniny państwowe hodować najwyższe klasy konie sportowe, wyścigowe, pod warunkiem, że istniałby w Polsce nadal właściwy system hodowlany, który został zlikwidowany w latach 90. Czyli co, pozostał tylko dla koni arabskich? Nie, system hodowlany, znaczy nieszczęściem polskiej hodowli to jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Wcześniej Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, do której to organizacji zostały włączone państwowe stadniny i stada ogierów, również stada ogierów, na takiej zasadzie, jak włączono wszystkie PGR-y, po to właśnie, bo agencja miała takie zadanie swoje główne, czyli rozdysponować państwowe gospodarstwa rolne. Udało im się zlikwidować wiele najlepszych gospodarstw rolnych w Polsce, bo państwowe gospodarstwa rolne były bardzo, PGR-y były i słabe, ale były też bardzo dobre. Oni zlikwidowali wszystkie, ale nieszczęściem państwowej hodowli było to, że właśnie do tej organizacji włączono stadniny państwowe i stada ogierów. I zaczęła się prywatyzacja, likwidacja. Wiele tych stadnin zostało zlikwidowanych. Można powiedzieć, że uratowały się dwie stadniny arabskie, ale to, co uratowało te stadniny arabskie przed prywatyzacją, bo były takie zamysły jeszcze w latach, początku lat 90., żeby prywatyzować wszystko, włącznie z tymi naszymi perełkami hodowlanymi. No na szczęście tak się nie stało, ale na przeszkodzie tej takiej akcji niszczycielskiej Agencji Nieruchomości Rolnych stanął rynek, czyli aukcja w Janowie Podlaskim, która przyciągała polityków najwyższego szczebla, przyciągała polityków, rynek udowodnił, że ta jakość hodowlana jest tak wysoka, że praktycznie nie można tego prywatyzować na zasadzie takiej, jak nie prywatyzuje się muzeów. No tak, ale ja bym tutaj... Michał Wierusz-Kowalski. Wtrącił się. Podziwiam optymizm kolegi, kiedy to mówi... To jest optymizm, to ale jest nie... pesymizm, powiedział. Zaraz, ale kiedy mu... Kiedy mówi, że można by wyhodować... Mówi, że moglibyśmy hodować dalej falbluty, czy kilka jeszcze raz w Polsce dobrze spisujących się w sporcie wyczynowym i użytkowo mamy. Dlaczego podziwiam? Bo raczej to jest... to już jest przeszłość. To znaczy w hodowli koni pełnej krwi angielskiej takie zostały poczynione już spustoszenia. Tak ona została
A jak się zrujnowana, zrujnowana w hodowli? No właśnie, to jest dobrym przykładem takim kontr jest hodowla koni arabskich, gdzie na zasadzie sztafety pokoleń, na zasadzie wieloletniego planu hodowlanego, konsekwentnej, zdeterminowanej pracy wielu ludzi dobrej woli, mamy te sukcesy, wyniki. One się, tego nie można zrobić z sezonu na sezon, nie można tego zrobić w trzech pokoleniach klaczy matek. To wymaga znacznie dłuższej perspektywy. I czas, tak, i tu proszę, wiedza. I tu proszę zwrócić uwagę, że jedna ze stadnin, o których teraz głośno jest, czyli Janów Podlaski, w przyszłym roku będzie świętować 200-lecie swojego istnienia. Znaczy to nie chichot losu, że na tak okrągły jubileusz no nagle czarne chmury się nad nią gromadzą. No, ja powiedziałbym, że te czarne chmury to niestety istniały od wielu już lat i największym zmartwieniem. Był taki serial kiedyś, a tutaj w Warszawie go nie oglądałam, bo nie chciałam. To było uchronienie tych stadnin przed prywatyzacją, bo w początku tej działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa było założenie, że wszystko należy prywatyzować, a na świecie istniały te ogromne stadniny. W Warszawie tego serialu Czarne Chmury. Być wydane w Polsce po to, żeby jednorazowo... Bo to jest dawno. Dwie stadniny, znaczy jedna stadnina Kurozmęki została w ten sposób sprywatyzowana i w tej chwili już jej... No ale zobacz, nie jaki ty jesteś, no tak, wiesz, no nie można, naprawdę 10 telefonów tobie można dać, a ty wciąż ten dział jesteś taki mały, gruby, z oczami małymi, ze spędami, no. Po prostu dzwoniłam do ciebie, nawet tam przejeżdżałam. Z puścizną hodowlaną. To jest Polska, 40-milionowy kraj, ale chociaż ten Wojtek okazywało się, że nie stać nas na tyle stadni, na ten tyle Wojtek to włączył telefon i był gdzieś na imprezie, to rozumiem, ale ty masz dał cały blok o tym. Żeby realnie ocenić możliwości naszego kraju. Czy ja pozwolę się nie zgodzić tutaj z moim przyjacielem Michałem, bo... W Polsce istniał znakomity system hodowlany. Po wojnie został on założony przez, nie przez komunistów, tylko przez oficerów polskich sił zbrojnych na zachodzie, Częstoziemian, którzy te konie z Polski sprowadzili, założyli stadniny państwowe, stada ogierów, zorganizowali tory wyścigowe, czyli istniał znakomity system hodowlany. Ja zresztą pracując w Animexie jako taki szeregowy pracownik, no z dumą mogłem pokazywać ludziom na zachodzie, jakiej klasy specjalistów mamy, jeżeli chodzi o hodowców, jaka była wysoka jakość pracy w tych jednostkach, jak też znakomite konie. Tylko ten system hodowlany hodował konie potrzebne w tamtym czasie dla rolnictwa. Czyli system był taki, że stadniny produkowały ogiery, ogiery znajdowały się w stadach ogierów i były udostępniane dla tak zwany remont rolników po to, żeby polepszać po głowie koni w Polsce. Były też zakłady treningowe i tory wyścigowe, które stanowiły taki element treningu czy selekcji próby takiej wytrzymałościowej. Czyli dobre koniki na lewo. Czyli mieliśmy znakomity system hodowlany, którego nie trzeba było niszczyć w postaci prywatyzacji. Nie, ja zaraz do tego przejdę. Otóż w Polsce nie zauważono ogromnych możliwości rynku na konie wierzchowe i sportowe. Czyli zamiast rozwalać cały ten system hodowlany, który istniał, trzeba było po prostu przestawić cele hodowlane na inne. Czyli zamiast hodować konie rolnicze, trzeba było hodować konie wierzchowe, wyścigowe, sportowe i w tym czasie, czy teraz, ceny koni sportowych wysokiej klasy dorównują cenom koni arabskich, czyli zmarnowaliśmy szansę przez to, że nikt w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa ani w Agencji Nieruchomości Rolnych po prostu nie wiedział, co z nimi koniec. No tak, tutaj w tym wymiarze zgadza się z tobą. Czy się panowie zgadzają? W takim razie, skoro mamy zgodę, to ja zaproszę panów i naszych słuchaczy na informacje Radia Tok FM. Już za chwilę o 10:20. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy.
Pan Marek Grzybowski, znawca koni, wieloletni organizator aukcji w Janowie Podlaskim. Pan Michał Wierusz-Kowalski, redaktor naczelny kwartalnika Hodowca i Jeździec. Informacje, wracamy po informacjach. No i widzisz, jak tobie nic nigdy nie wolno dać. Ja zablokuję te podpisy wszystkie, nie będzie żadnego spadku, bo to wiesz, bo to tylko wariaty. A nie kefir, no bo te pięć filarów premiera Morawieckiego można streścić w pięciu literach tworzących słowo kefir. Kolektywizm, etatyzm, fiskalizm, interwencjonizm, redystrybucja. Więc ja nie chcę kefirowej. No maleczka dzwonię do tego, wiesz, ze standauna. Teraz tak, 5, 7 przebojów. Tok FM. Słuchaj i głosuj. No dauna dzwoni. Informacyjnym tokfm.pl. Reklama. On się tak bał, przeniosłam swój numer w stację na Play. Teraz rozmawiam bez żadnych ograniczeń. O wszystkim rozmawiam. O życiu rozmawiam. Po prostu rozmawiam. Tak jak Ewa Drzyska, przejdź do Play i wybierz formułę stacjonarną, dzięki której dzwonisz bez limitu pod numery stacjonarne i komórkowe za 19,99 zł miesięcznie. Aby przenieść numer, wystarczy jedna wizyta w salonie. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. W marcu mam Avanti. Tylko dla naszych czytelniczek limitowana kolekcja Top Secret for Avanti ze specjalną ofertą cenową. 61 modeli wiosennych płaszczy, test kremów rozświetlających, a także mnóstwo kuponów rabatowych na weekend zniżek. Avanti. Już w sprzedaży. Nie przegap. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy? Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i Travisto. No, kochanie, jak tam spa? Jestem na mezoliftingu w Krynicy Zdrowiu. No, i co tam u ciebie? Mam masaż barijskich stanów, dużo wylekcji. A teraz co porabiasz? No, relaksuję się w zakonie w Krynicy Zdrowiu. To dobrze. Urodzeni hoteli spa dr Irena Eilis. Najlepiej cieszyć się we dwoje. Podziel się luksusem i skorzystaj z promocji. Teraz dwuosobowy pobyt w cenie jednoosobowego. Oferta dotyczy wszystkich hoteli spa dr Irena Eilis. Luksus blisko natury. Po zimowym spacerze przygotuj przewodnikowi baluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactiv, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactiv pomoże baluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactiv. Myślisz, że nic nie jest w stanie cię zaskoczyć? Przygotuj się na wielkie emocje. Zrób pierwszy krok i wejdź na meganrenault.pl. Nowe Renault Megane. Obudź w sobie pasję. Zjadują tymi dzwonkami, że ktoś myśli, że dzwoni. Telefon, a ktoś ma dwa telefony w domu, to wystarczy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 10.20. Adam Ozga. Zapraszam. UEFA przygotowana na groźbę ataków zapowiada, że jeśli jakiś mecze w piłkarskich mistrzostwach Europy we Francji nie będą mogły się odbyć albo zostaną przerwane ze względu na zagrożenie terrorystyczne, to będą przekładane na następny dzień i prawdopodobnie na inny stadion. Takie spotkania, jak zapowiada dyrektor Euro 2016, mogą zostać rozegrane bez kibiców. Polska popiera TTIP, czyli europejsko-amerykańskie porozumienie, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy USA a Unią Europejską. Polska jest krajem zorientowanym na handel i miękkie TTIP nie jest dla nas opcją. Chcemy mocniejszej wersji, zadeklarował wicepremier Mateusz Morawiecki. Agenci CBA wykryli zmowę przetargową przy zakupie przez INGW systemu pomiarów meteorologicznych dla 7 polskich lotnisk. Chodzi o sprzęt, który przekazuje informacje o pogodzie prosto do pilotów samolotów. Wartość także sama spółdzielnia Sław bała się z Instytutu załatwić tylko poprzez Łódź. Ja mówię, może jeszcze poprzez Hongkong, jak tu Janek Witek mówił, że nie wchodzi w żadne układy telefoniczne firm telekomunikacyjnych, bo dzwoni przez jakieś Kuala Lumpur i z powrotem na jego koszt i potem przyjdzie nie wiadomo ile do zapłacenia. Tutaj też nagrałam film, jak Janek Witek chodzi po mieszkaniu i krzyczy na tych chciwych dziadów i oszustów. Mówi, oszuści jesteście. No i ta firma, i ta firma, i ta firma.
wizyty. Wszystko będzie inaczej. Po pierwsze przesuwamy przegląd na maj. Koncert galowy odbywa się na początku przeglądu, a nie na końcu. Jest 20 premier, 12 w nurcie off i 8 w nurcie głównym. Będzie też spektakl kabaretu Mumio i finałowy koncert z piosenkami Eugeniusza Bodo. Przegląd piosenki aktorskiej rozpocznie się 13 maja i potrwa 10 dni. A kilkadziesiąt spektakli będą mogli już w kwietniu obejrzeć w Szczecinie widzowie przeglądu teatrów małych form Kontrapunkt. Kilka przedstawień w ramach festiwalu zaprezentowanych zostanie też w Niemczech. Jury konkursu o nagrodę festiwalu będzie mogło wybierać spośród 11 inscenizacji, m.in. Stołecznego Teatru i Teatru Żydowskiego czy Teatru Polskiego z Bydgoszczy. Festiwalowi towarzyszyć będzie Mały Kontrapunkt, czyli projekt skierowany do dzieci i ich rodziców. Zacznie się 15 kwietnia i potrwa 3 dni. Wtedy również mali widzowie przeżyją swoją przygodę z teatrem. Tytułowego albumu projektu M83 płyta ukaże się 8 kwietnia. Twórca projektu, Antony Gonzalez, zapowiada, że płyta będzie bardziej wyciszona i intymna niż wydany... Dlaczego mali, jak oni są duzi? Po co to gadać mali, jak oni są duzi? Ja to jestem dumna, proszę Państwa, ja jestem dumna, że ja tutaj żadnych podstawówek, szkół podstawowych nie kończyłam w Warszawie, bo tutaj rzeczywiście... Jak trafiłam do średniej szkoły tu w Warszawie, to mi to już wystarczyło. Takie chamstwo, takie wrzaski, brak szacunku dla człowieka, same świnie. Tutaj, no wiecie Państwo, poziom był fajny, podobało mi się. Niektóre rzeczy tylko, bo to wiadomo, że zawsze niektóre się tylko... Ale wiecie Państwo, zaskoczyło mnie to takie łajdactwo po prostu. Krzyk, wrzask. Brak szacunku dla człowieka. Ja mówię, no to ja już rozumiem. To ja już rozumiem, na czym Polska stoi. Tutaj na Konopczyńskiego 4. To jest Złota Kaczka, tam była restauracja, że jesteśmy w Warszawie. Gdzie tramwaj jeździ. To czego potem wymagać, proszę Pani? Co Wy chcecie? Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio goście, Michał Wieruszkowalski, redaktor naczelny kwartelnika Hodowca i jeździec oraz pan Marek Grzybowski, znawca koni i wieloletni organizator aukcji w Janowie Podlaskim. Także po żydowsku, to jak państwo przyślą rachunek, to nie z tej strony, tylko od końca, tylko z tamtej, do zapłacenia. A co i jak wcześniej, to żeście nie wiedzieli i na tym polegają te takie różne... chwyty żydowskie. Także myślę, że bardzo dobrze dzieje się, że tutaj w Polsce te dzikie konie tu nie mają racji bytu. No bo wiecie Państwo, tu Janów Podlaski nie jest, jest pod Białymstokiem, tu w Warszawie nie ma żadnego Janowa, dajmy se siana. Imiona, życzę Wam dzisiaj i Twoim bliskim wszystkiego dobrego, radosnego dnia. Dziękuję za Twój telefon, kochanie, z Panem Bogiem. No dzień radosny, a jaki? I kochani, każdy dzień radosny. Jedno ostatnie pytanie, powiedzcie mi, dlaczego żołnierze, nim ukrzyżowali Pana Jezusa, nałożyli mu koronę cierniową? A. Bo nie mieli złotej korony? Czy odpowiedź B. Bo wyśmiewali się z niego, wołając: witaj, królu żydowski. Która odpowiedź jest prawidłowa? Panie Jezu, wciąż musimy Cię przepraszać za zło, które w naszych sercach... No tak się stało, ale Państwo zobaczą, ile edukacji w tym. A tutaj, wiesz, doktor Sumińską to nawet wpuścili w RDC, a teraz o koniach rozmawiają, których to koni tu nie ma, no bo Janów Podlaski to gdzieś tam pod Białymstokiem jest, ale nie tu w Warszawie. Jak oni naczelski są bardzo bogaci, to niech sobie wezmą konia, jak Teatr Wielki hodował białego konia. Miał do występu. Jadwiga Królowa Polska. Halo, halo, ktoś się do nas dodzwonił? Szczęść Boże. Szczęść Boże, powiedz mi, kochanie, jak masz na imię? Jola. Jola? Tak. A ile masz lat, Jolu? W tym roku skończę 12. 12 skończysz w tym roku. No, to na pewno ta odpowiedź nie była dla Ciebie już trudna, prawda?
Która z nich jest prawidłowa? Odpowiedź B. Oczywiście. Na śpiewaniu się z Pana Jezusa. Tak jest. Te fanfary... Jolo, no i to pozostało, bo... Bardzo proszę, kogo ty żydostwo, czyli no ci, którzy są słabymi, ale moherowymi, cały czas naśmiewają się. Pięknie, jeden z drugiego, cieszę, a to, że ten umrze, a że do stołu, a tego odbili, odtrącili, że dla nich więcej, no to się naśmiewają. Czwórkę, no to stanowicie piękną, wspaniałą rodzinę, Jolu. To tobie, twoim siostrom, braciom życzę wszystkiego dobrego i także twoim rodzicom. Dziękuję za twój telefon. Z Panem Bogiem, kochanie. Drogie dzieci, i tak czas nam mile upłynął. Ja was zapraszam jeszcze wieczorem, jak zawsze, na wieczorne modlitwy dzieci. To o godzinie 19.30 w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. A teraz już wszystkim dzieciom życzę dobrego, radosnego, spokojnego dnia. Z Panem Bogiem. Także proszę Państwa, dzień praktycznie to jeszcze się nie zaczął. Ja teraz będę wyjeżdżała. Także pozdrawiam serdecznie całą Warszawę oczywiście. Nie Janów Podlaski, nie Anglo-Amerykę Białystok, nie ludzi prawosławnych, nie Mormonów, nie Ewangelików, nie Świadków Jehowy, tylko katolicką Warszawę.